Cześć, witam Was serdecznie. Właśnie jestem w trakcie nagrywania filmu, ale korzystając z chwili przerwy, postanowiłam nagrać dla Was taką szybciutką polecankę, ponieważ ostatnio widziałam całkiem fajny dokument. Dokument nosi tytuł Michelin Stars – The Madness of Perfection i dotyczy systemu przyznawania gwiazdek Michelin restauracją. Brytyjski dziennikarz w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, jak to jest, że wszyscy mają taką obsesję na punkcie tych gwiazdek, jak to się zaczęło, jak to się w ogóle dzieje, że kucharze właściwie rywalizują ze sobą przede wszystkim i to ma pokazać konkurentom, że oni są najlepsi, a klienci gdzieś tam są na drugim miejscu. Jak to się dzieje? I on właśnie rozmawia z różnymi ludźmi, bo jeśli chodzi o formę, to ten dokument nie jest jakiś super wybitny, bo właściwie on się składa w całości z takich krótkich rozmów. On tam rozmawia z kucharzami, rozmawia też w ogóle z redaktorem naczelnym przewodnika i to jest strasznie ciekawe spotkanie, bo ten redaktor go zabiera do takiej, do piwnicy właściwie w tym głównym budynku Michelin. I tam stoją te wszystkie wydania przewodników. I prawdopodobnie to była próba takiego onieśmielenia tego dziennikarza, żeby nie zadawał niewygodnych pytań. W każdym razie tam jest bardzo dużo różnych kucharzy też po prostu, którzy się wypowiadają. Właściwie smutne jest to, że z ich wypowiedzi, nieważne czy oni mówią, że chcieliby tą gwiazdkę, czy się o nią starają, czy o pierwszą, czy o trzecią, czy o drugą, czy mówią, że w ogóle ten system nie jest dobry i negują go, to tak naprawdę każdy chciałby tę gwiazdkę zdobyć. Taka jest prawda, bez względu na te różne kontrowersje wokół Michelina, każdy o gwiazdce po prostu może nie marzy, ale przynajmniej myśli. Także ten system prawdopodobnie nadal się będzie utrzymywał całkiem dobrze, będzie się trzymał. I generalnie ten film właśnie pokazuje od tej strony kucharzy też, co oni sądzą w ogóle o przewodnikach Michelin, jak wiele pracy trzeba włożyć w to, żeby tę gwiazdkę zdobyć. W pewnym momencie ten brytyjski dziennikarz bierze udział w serwisie, w restauracji, która się stara o gwiazdkę, o kolejną gwiazdkę i robi jakiś tam mały błąd dosłownie przy dekoracji talerza, czegoś daje za dużo i po prostu ten talerz w ogóle nie może wyjść, bo on tam jakieś przyprawy, wiecie, coś tam posypał po prostu odrobinę za dużo i absolutnie ten talerz nie może wyjść w takim stanie. Wszystko musi być no, absolutnie perfekcyjne. Do tego jeszcze bardzo ciekawą rozmowę przeprowadza autor tego filmu. Przeprowadza wywiad z wdową po kucharzu, który popełnił samobójstwo, kiedy doszły do niego plotki, że prawdopodobnie utraci gwiazdkę. I to jest znowu kolejny wielki problem. No bo dlaczego to jest takie ważne? To jest przecież system ocen. I ta żona też tam mówi, że w sumie jakby spojrzeć na to z dystansu, no to jest po prostu nagroda, tak? No dlaczego mamy wpadać w obłęd, mamy doprowadzać do takiej skrajnej perfekcji, która kosztuje strasznie dużo czasu, pracy, w ogóle no wszystkiego. Trzeba zapłacić ogromną cenę za to, żeby dostać gwiazdkę. I ona mówi, no jak patrząc z dystansu, to nie ma za dużo sensu. Ale ona doskonale tego swojego męża rozumiała i mówi, no ona to rozumie, po prostu. Także te ambiwalentne postawy też tutaj są ciekawe. Film jest do obejrzenia w całości na YouTubie. Gorąco Wam go polecam, bo to jest coś takiego, właściwie to jest taki problem, o którym się nie mówi trochę. Ale te systemy oceniania, nagradzania restauracji są w ogóle takim zagadnieniem bardzo trudnym, no bo też Michelin tutaj jest wiele zarzutów w stosunku do tego przewodnika, że na przykład pewnych regionów świata w ogóle nie ocenia, nie bierze pod uwagę, że premiuje tylko te restauracje, które serwują klasyczną kuchnię taką w stylu francuskim. No kontrowersji jest mnóstwo, warto sobie ten dokument obejrzeć, żeby zobaczyć różne stanowiska, jakie wokół gwiazdek Michelina są i żeby być może wyrobić sobie na ten temat własne zdanie. Także ja Wam ten dokument gorąco polecam, żegnam się z Wami, do zobaczenia.